Mamy dany wykres pewnej funkcji y, która równa się f od x i naszym zadaniem jest odczytanie z tego wykresu, jaka jest granica tej funkcji, jak x dąży do minus 3. No ale jak popatrzymy na ten wykres, no to widzimy, że dla minus 3, tu mamy minus 3, w otoczeniu minus 3 to w ogóle nie wiemy, jakie są wartości tej funkcji, bo wygląda na to, że te wartości wyjeżdżają poza ten obszar, który jest na wykresie. No ale tutaj jest taka przerwana linia, która sugeruje, że w tym punkcie, w minus trójce, ta funkcja ma asymptotę. Co to znaczy, że funkcja ma asymptotę? No to znaczy, że w otoczeniu tego punktu wartości funkcji rosną w sposób nieograniczony. Czyli wyobrażam sobie, że tutaj, no dobrze, popatrzmy na wartości. Na przykład dla minus 5 wartość funkcji jest gdzieś tutaj, gdzieś około 4. Dla minus 4 wartość funkcji jest gdzieś tu. No a dla minus 4,5 ta wartość już. Mieści się gdzieś poza obszarem, który jest narysowany. No ale jeżeli ten wykres tutaj cały czas idzie do góry, a tak sugeruje ten rysunek i, i tak sugeruje to, że to jest ta przerywana linia, ta asymptota, no to znaczy, że te wartości, jak zbliżamy się do minus trójki, rosną w sposób nieograniczony. No czasami mówi się, że dążą do nieskończoności. No ale podobnie jest z prawej strony. Dla minus jedynki tutaj mamy wartość funkcji. Dla, dla minus dwójki wartość funkcji jest gdzieś tutaj. No ale już dla minus 2,5, no powiedzmy, że tutaj jeszcze się może zmieści ta wartość, ale już dla minus 2,9 ona wyjeżdża poza ten wykres. No i znowu widzimy, że te wartości dążą do nieskończoności, rosną w sposób nieograniczony. Tak przynajmniej sugeruje ten rysunek. Jeżeli ten wykres, to dalej byśmy tak przedłużali. Więc w takim ścisłym, formalnym sensie nie ma takiej liczby, do której te wartości dążą. Nie ma takiej liczby, czyli ta granica nie istnieje. Czyli ta granica. O którą nas tutaj proszą, o ta granica, nie istnieje. W ścisłym, formalnym sensie ona po prostu nie istnieje. Nie ma takiej liczby, do której dążą wartości tej funkcji w otoczeniu minus trójki, bo one rosną w sposób nieograniczony. Ale czasami mówi się, że istnieje granica niewłaściwa. Granica niewłaściwa, i wtedy rozszerza się pojęcie granicy na, na takie pojęcia jak nieskończoność. Więc czasami w, w niektórych zadaniach dowiecie się, że Tą granicą można napisać, że to jest nieskończoność. Ale nieskończoność to nie jest jakaś żadna skończona liczba, więc jako liczba skończona ta granica nie istnieje, a w pewnym ogólnionym sensie czasami spotkacie się z takim stwierdzeniem, że tą granicą jest w tym wypadku nieskończoność.